To, co widzicie teraz przed oczami, to Veloren, multiplayer RPG inspirowany m.in. przez Zeldę, Cube World i Minecrafta, stworzony przez... No właśnie, przez kogo? To ciekawa kwestia, o której dzisiaj porozmawiamy. Oprogramowanie open source. To jest termin, który część z was prawdopodobnie dobrze zna, część w ogóle, a jako, że jest to termin, który będziemy potrzebować w dzisiejszym materiale, to w pewnym uproszczeniu jest to oprogramowanie, które każdy może rozpowszechniać i modyfikować. I przeciętnemu użytkownikowi sieci filozofia open source'u kojarzyć się może przede wszystkim z Wikipedią, Linuxem, przeglądarką Mozilla Firefox, Bitcoinem albo rzeczami czysto technicznymi. Od jakieś narzędzia pokroju LibreOffice, które są darmowymi odpowiednikami usług Microsoftu. Jakby jednak zadać sobie pytanie, jak się sprawy mają z open source'owymi grami, okazuje się, że otwiera się przed nami całkiem ciekawy świat. Gry open source'owe wypełniają pewną niszę. Raczej nie bywają to projekty komercyjne, mowa więc o tworach pasjonackich, w których motywacje twórców nie są monetarne. A to z kolei ma szansę zainspirować bardzo konkretny rodzaj użytkowników. Game devów amatorów, grafików hobbystów i innych twórców, którym bardzo podoba się idea dołożenia cegiełki do katedry, jaką ostatecznie stać się ma gra. Battle for Westnow to pierwsza gra open source'owa, na którą w życiu trafiłem, ale też mój faworyt gatunku. Westnow to strategia turowa oparta na heksach, w której jednostki mogą ewoluować. Brzmi znajomo, nie? Może moja sympatia pochodzi właśnie z tego, że jako Polak musiałem wypełnić swój polski obowiązek i rozegrać paręset godzin w Heroesy. W Westnow poczułem się więc jak w domu. Zacząłem co prawda od podobieństw, ale absolutnie nie jest to kopia Heroesów. Gra stawia nacisk na eksplorację i potyczki. Nie uświadczymy w niej zbyt wielu elementów ekspansji własnych terenów i miast. Tym, co jednak doświadczymy, to ciągłe, wieloturowe batalie. Docelowym trybem gry są kampanie, gdzie bardzo ważnym elementem jest to, że wybrane przez nas jednostki, o ile przeżyją, bo jak zginą, to już na zawsze, przechodzą do kolejnej misji. Świat gry to typowe high fantasy z mnogością post-tolkienowskich ras i możemy wyróżnić 7 podstawowych frakcji wśród nich. Mamy lojalistów, czyli typową frakcję ludzką, ludy północy, czyli orkowie, gobliny, trolle, rebeliantów, to są elfy i różne wodne istoty, sojusz krasnoludów, frakcja smoków i ludy pustynne. Mamy też oczywiście nieumarłych. Westnow ma też element, który bardzo sobie cenię we wszystkich tego typu produkcjach i jest to szerokie spektrum ewolucji dla wszystkich naszych ludzików. Załóżmy, że właśnie rozpoczęliśmy kampanię składającą się z 12 misji i podczas pierwszej z nich zrekrutowaliśmy niepozorną jednostkę Adepta Magii. I ten Adept Magii zabija sobie paru przeciwników i nagle staje przed wyborem. Może stać się białym magiem, który leczy naszych sojuszników i który może potem jeszcze ewoluować w maga światłości, który oprócz tego zdejmuje im różnego rodzaju klątwy, ale może stać się też ofensywnym magiem czerwonym, który razi swoich przeciwników ogniowymi kulami. Okazuje się, że czerwony mag stoi przed kolejnymi 2 wyborami. Może stać się magiem srebrnym, który opiera się na mobilności i teleportacji, albo arcymagiem, który ma jeszcze potężniejsze ogniowe kule. To, co próbuję powiedzieć, to, że grając w Westnow i budując swoją kompanię jednostek, stajemy przed bardzo wieloma wyborami, które mają realny wpływ na to, jak będą wyglądać nasze przyszłe batalie. Cała ta przygoda związana z długoterminową walką o awanse naszych jednostek na przestrzeni wielu map kampanii sprawia, że się do nich przywiązujemy. I co by się nie działo, nie chcemy utracić żadnej z nich. Gra wygląda staro, a to dlatego, bo zadebiutowała w 2003 roku jako jednoosobowy twór Davida White'a. Jednak na przestrzeni lat projekt rozrósł się o dziesiątki rozrzuconych po całym świecie wolontariuszy. I teraz tak, cykl rozwoju tej gry jest fascynujący. Wolontariusze, którzy włożyli w projekt najwięcej pracy, założyli non-profitową organizację Westnow Incorporated, której przyświeca konstytucja złożona z 20 artykułów. Zgodnie z tą konstytucją, osoby mające największy wkład w rozwój projektu, co jakiś czas głosują, by wybrać nowego, tymczasowego lidera projektu, który będzie osobą decyzyjną w sprawach dotyczących kierunku rozwoju gry. Nie wiem, ja bym chciał taką demokrację w Blizzardzie na przykład. Oprócz tego gra jest też specjalnie zbudowana w taki sposób, by bardzo łatwo, jako fan, tworzyć do niej nową zawartość. To prowadzi do sytuacji, w której mimo relatywnej niszowości Battle for Westnow, ilość świetnych modyfikacji, rozbudowanych fanowskich kampanii czy nowych ras jest naprawdę imponująca. Przyznaję się bez bicia, osobiście dałem się wciągnąć w te fanowskie kampanie na parędziesiąt godzin.
jedna z najambitniejszych gier open source'owych ostatnich lat to Veloren, a że materiały promocyjne Velorenu urzekły mnie swoją jaskrawą kolorystyką i zeldowym glajdowaniem, to jak tylko na nią wpadłem, znalazła się na moim dysku. Powiedziałem najambitniejsza, bo gra ta próbuje zrobić naprawdę dużo. Być może wręcz zbyt dużo dla własnego dobra. Jak mówią twórcy, gra jest mocno nastawiona na multiplayer albo co-op, a jako jednak, że nie mam kolegów, a przynajmniej takich, którzy będą ze mną o 4 rano ściągać niszowe produkcje, to wypróbowałem ją sam. Szybko dotarła do mnie sandboxowość gry. Człowiek widzi, że jest dużo do roboty, ale nie za bardzo wie, od czego zacząć. Po odpaleniu i przejrzeniu wszystkich tych okienek craftingu, rozwoju postaci czy ekwipunku rozpoczęła się moja eksploracja. Trochę na oślep, bo gra nie mówi bezpośrednio, od czego zacząć. Wziąłem się więc za mining, crafting, zwiedzanie świata na glajderze, odwiedzanie zamków i lochów, dbanie o zwierzątka i tresurę mountów, zielarstwo, bawienie się kamerą i robienie screenów w specjalnym do tego trybie. Jednak czuć, że po 4 latach to nadal bardzo wczesny etap produkcji. Wielu systemom brakuje głębi, a większy nacisk na walkę niż chociażby w Minecrafcie sprawia, że oczekiwalibyśmy jednak od gry nieco lepiej skonstruowanych potyczek. Mamy jednak przeciwników, którzy w większości przypadków po prostu walą z dyńki. Napawa nadzieją to, że to jednak nie beta, nie alfa, lecz prealfa, jak nazywają obecną wersję gry twórcy, więc wszystko może się jeszcze znacznie zmienić. Zwłaszcza, że drużyna Velorenu rośnie. 4 lata temu to był pomysł jednej osoby, a obecnie zespół 20 aktywnych deweloperów wolontariuszy i ponad 150 osób, które dołożyły lub dokładają sporadycznie swoje cegiełki do developmentu. Osobiście na razie odinstalowuję tę grę, ale dodaję ją do zakładki sprawdź w przyszłości. No, chętnie zobaczę za na przykład kolejne 4 lata, jak poszło twórcom i czy udało zrobić się coś naprawdę wyjątkowego. Póki co, highlightem mojego doświadczenia z grą jest glajdowanie i przebieganie przez drzwi bezkolizyjne. Jest rok 2003 i pewien 22-letni szwedzki programista ogłasza, że przy pomocy inżynierii odwrotnej chce przenieść DOS-ową grę Transport Tycoon Deluxe, wiecie, taki symulator bycia rekinem biznesu, konkretnie tego związanego z przewoźnictwem, na język programowania C. Rok później jego projekt zostaje opublikowany jako OpenTTD. W grze budujemy swoje imperium transportowe. Zaczynamy budując przystanek busików w jakimś małym mieście, później przewozimy węgiel, by ogrzać domy mieszkańców tego świata, a ostatecznie staramy się dojść do etapu, w którym odpowiadamy za całą światową infrastrukturę drogową. Koleje i pociągi, stacje, tramwaje, statki, samoloty i wszystko, co tam jeszcze chcemy. Wracając jednak do okoliczności stworzenia gry, to początkowo Ludwik, bo tak na imię autorowi gry, samodzielnie pracował nad restrukturyzacją kodu. Musiał się tym zająć, by była w ogóle mowa o wprowadzeniu zmian do samej rozgrywki. Wkrótce jednak nie działał sam, bo o jego staraniach zrobiło się na tyle głośno, że zebrało się więcej chętnych do pracy nad grą. Tak też powstał zespół wolontariuszy Team OpenTTD, ekipa pasjonatów gry o transporcie, którzy do dzisiaj stale aktualizują projekt. W 2009 OpenTTD przestało być też już projektem czysto twórczym. Gra różniła się już w pełni kodem, ale również grafiką i dźwiękami względem oryginału, jeszcze z czasów DOS-a. To pozwoliło grze wejść na Steama, gdzie można pobrać grę za darmo oczywiście. I co ciekawe, gra musi mieć coś w sobie, bo przy wielu tysiącach recenzji utrzymuje ona stałą ocenę przytłaczająco pozytywną. Na ostatnie honorowe miejsce wybrałem Dwarf Fortress, które jest znane i lubiane wśród ludzi z 200 IQ, do których niestety nie należę. Dwarf Fortress to ta rozwijana do 20 lat gra, w której generujemy cały ogromny świat, a następnie doświadczamy powstania i upadku całych cywilizacji i kultur. To gra, której twórca, doktor matematyki ze Stanfordu, jest znany z tego, że rzekomo budzi się codziennie tylko po to, by zjeść jeden posiłek i pracować nad swoją grą aż do upadłego. I tak codziennie od prawie 20 lat. To gra twórcy, który wielokrotnie odrzucił wielomilionowe oferty kupna praw do jego gry, tylko po to, by utrzymać kierunek rozwoju gry we własnych rękach. Obecnie jego twór, Dwarf Fortress, nie jest grą open source'ową, ale istnieje pewna wypowiedź twórcy, która sprawia, że warto ją przytoczyć w tym kontekście. Toady, bo taka jest ksywka autora, w jednym z wywiadów stwierdził: generalnie to wszystko, co robię, ewentualnie przejdzie na open source. Temat pojawił się w kontekście hipotetycznego testamentu twórcy, natomiast w głowie natychmiastowo rodzi się pewna idea. Co gdyby tak się właśnie sprawy miały z innymi ambitnymi grami indie? Gdyby devi, którzy nie chcieliby, czy też nie mogli dalej rozwijać projektu, oddawali go w pełni w ręce ludu? Jestem przekonany, że w przypadku wielu gier mogłoby im to znacznie wydłużyć żywot.
Gry, które wybrałem, na pewno cechuje wiele elementów wspólnych. Jest to wieloletnia dedykacja twórców, pozytywna recepcja graczy, ale też po prostu pomysł na siebie. Czy gry open source'owe są realną opozycją dla reszty branży? Nie sądzę. Skala tych przedsięwzięć jest po prostu zbyt mała, by mówić o konkurowaniu z chociażby jakimkolwiek tytułem AAA. Mimo wszystko myślę, że to, w jaki sposób tego typu projekty funkcjonują i potrafią zebrać utalentowanych pasjonatów, którzy po prostu chcą przy czymś pomajstrować, jak mój dziadek w garażu, od dla frajdy stworzenia, jest w tym coś urokliwego. Dajcie więc znać, czy znaliście te projekty, albo co sądzicie o tych rozwiązaniach i przede wszystkim, czy udało mi się was zainteresować, bo osobiście temat open source'owych gier wydaje mi się fascynujący. Ode mnie to tyle na dzisiaj, trzymajcie się i miłego.